blog, ale nie będzie dziela. Słuchajcie, dzisiaj 50. odcinek w tym roku. Już nie chcę się wierzyć, że taką ilość udało nam się wyprodukować od początku roku. I z okazji 50. odcinka odpowiem na Wasze pytania. Zadawaliście je i tutaj na YouTubie, i na Instagramie. Także zapraszam. Słuchajcie, wrzuciłam się w bluzę, bo ciągle jest zimno. Dzisiaj w sztarni pokazało mi, że było 7 stopni w nocy. Druga kawa skończona. Ja mam nadzieję, że Wy macie swoje kawy poranne w niedzielę już gotowe i ruszamy z pytaniami. A na koniec tego wideo będą wyniki konkursu Sumin, które były w zeszłym tygodniu. Jeden komentarz po prostu spowodował, że śmiałam się przez 10 minut, także mamy też wygranego. Ale ruszamy z pytaniami. Pytanie numer jeden. Skąd wzięła się moja pasja do ogrodu? Jak byłam małą dziewczynką, bardzo lubiłam ganiać po ogrodzie, wymyślać sobie przeróżne zabawy, a po drodze zapnąć sobie jakąś taką truskawkę, zebrać kwiatki. Mieliśmy wtedy takie zabawy, że chowaliśmy różnego rodzaju kwiaty w ziemi, a potem przykrywaliśmy to kawałkiem zbitej butelki. Na pewno część z Was też tak się bawiła. I dla mnie te wszystkie zabawy były super. Bardzo lubiłam przebywać w ogrodzie i ratować różne zwierzątka. Czyli po drodze, a to znalazłam jakieś porzucone kociaki, a to jakiegoś ptaszka, który miał złamane skrzydełko i trzymałam je w jakichś bardzo dziwnych miskach albo w jakimś takim tipi. Także to było moje dzieciństwo i ono było bardzo związane z ogrodami, chociaż wtedy nie robiłam w tych ogrodach nic takiego. Czasami mnie zmuszali do jakiegoś pielenia albo obrywania pożyczek, ale tego nie znosiłam. Jak byłam nastolatką, w ogóle mnie to nie interesowało i temat ogrodu wypłynął dopiero, kiedy zaczęliśmy budować dom, zakładać ogród i wtedy zaczęłam się uczyć, bo chciałam zrozumieć, tak jak z każdą rzeczą, której się dotykam w życiu, to najpierw zawsze robię ogromny research, czytam z wszelakich źródeł, lubię sobie porównać doświadczenia innych. I w sumie tutaj też jest ten taki problem, który napotkałam, że nie wszystko byłam w stanie znaleźć wtedy, te kilkanaście lat temu. Brakowało mi takiego doświadczonego ogrodnika, który by mi podpowiedział parę rzeczy. I to spowodowało, że chciałam założyć bloga, że chciałam potem założyć Instagrama, czy chciałam założyć YouTube'a, bo wiem, jak takiej osobie, która zaczyna, brakuje właśnie takich porad po prostu, że ktoś powie, słuchaj, to nie jest dobry pomysł, mi sprawdziło się to i to, może spróbuj. I to było to, co gdzieś tam spowodowało w mojej głowie, że robię to, co teraz robię. Pytanie numer dwa. Kim jesteś? Co robisz? Czy zajmujesz się tylko i wyłącznie ogrodem? Jaka jest Twoja praca? Czy masz pracę zawodową? Mnie to zawsze ciekawi, kiedy ktoś pyta mnie o pracę zawodową. Czy dla takich osób praca zawodowa to jest taka, gdy siedzi się w biurze i pracuje dla kogoś innego? Jeżeli taka, to takiej pracy nie mam. Natomiast zawsze od początku, jak pracowałam, a pracowałam od 19 roku życia, zawsze robiłam takie rzeczy, jak sobie wymyśliłam sama. Zawsze miałam swoją firmę. Przez lata zajmowałam się fotografią. Kilkanaście lat mojego życia jest związane z fotografią, fotografią dziecięcą, rodzinną, ślubną, fotografią jedzenia. Przechodziłam różne fascynacje gdzieś tam po drodze i ta praca była fantastyczna. Natomiast potem zaczęły się moje problemy z kręgosłupem i niestety okazało się, że reportaże to już nie dla mnie, bo ten sprzęt fotograficzny, jak się go tak nosi przez kilkanaście godzin i on waży 3 kg, to niestety jest bardzo obciążające dla kręgosłupa. Jeżeli słuchaliście podcastu, który Karol Okrasa ze mną robił na temat ogrodu, ja tam opowiadałam o tym, jak miałam operację kręgosłupa. Zanim była to operacja, to było tak naprawdę był dość długi czas, w którym bardzo źle się czułam, bo miałam problemy z rękami, z nogami. Miałam ogromny problem z tym, żeby robić cięższe rzeczy. No i potem okazało się, że mam tam bardzo duże uszkodzenia przy rdzeniu i musiałam mieć tą operację, w której wycięto mi bardzo dużo tam w mojej szyi. A potem był ten okres rekonwalescencji, który był dla mnie bardzo trudny, bo jestem osobą, która ma mnóstwo energii, lubi robić rzeczy, a tam nie wolno było robić mi nic, a na początku nawet nie mogłam podnieść czajnika ręką. Wszystko trzeba było robić za mnie. I to nie był łatwy czas, bo jak się tak siedzi i nic nie można zrobić, to człowiek bardzo dużo myśli. Więc stwierdziłam, że ten czas przeznaczę na uczenie się o ogrodzie, na inspiracje. Chciałam rozwinąć bloga, bo blog powstał na początku w związku z moją pracą fotografa i tam pokazywałam zdjęcia z sesji, które miałam, potem tłumaczyłam, jak robię zdjęcia. Był taki moment, że pokazywałam, jak te zdjęcia obrabiam.
A potem zaczęłam dodawać trochę swojej pasji. Na początku to były dania, które gotowałam i fotografia jedzenia, a potem też zaczęłam pokazywać zdjęcia ogrodu. No i w tym czasie, kiedy miałam dużo, dużo czasu, zaczęłam sobie myśleć, co ja bym mogła zrobić z tym ogrodem, z blogiem i zaczęłam się uczyć i wymyślać, co ja bym chciała tutaj zmienić. I wymyśliłam sobie, że chcę ogród przebudować na angielski, chcę dołączyć róże, chcę mieć dużo więcej kwiatów. I ten okres inspiracji był bardzo fajny. Obejrzałam bardzo dużo filmów, przeczytałam bardzo dużo książek. Super czas, w którym nauczyłam się naprawdę dużo. I potem zaczęłam się dzielić tym właśnie na Instagramie i oprowadzać swoich obserwujących przez ogród bardzo często, pokazując to, co po prostu robiłam na co dzień. Nie było tam, były ładne zdjęcia na profilu, ale w stories mogłam pokazywać właśnie ten taki brudek za tym wszystkim, jak to się robi, żeby to tak fajnie wyglądało i to bardzo się wszystkim podobało. I tak powstał właśnie Instagram, a potem już w pandemii mieliśmy trochę więcej czasu i wymyśliłam sobie, że super byłoby, żeby to pokazywać w formie wideo takiej, w którym ja nie kręcę telefonem jednocześnie to robiąc, tylko żeby Michał kręcił mnie i żebym ja była w stanie Wam opowiadać, jak pewne rzeczy robię. No i tak rok temu już ponad powstał ten kanał na YouTubie, który jest po prostu dla mnie super. Po prostu to, co wszystko to, co lubię, czyli edukacja, piękne kadry i to, że mogę robić to dokładnie tak, jak sobie ja wymyślę. Nikt mi tego nie narzuca. To jest wszystko mój pomysł i Michała, jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało. I super, bardzo, bardzo mi się to podoba. Kolejne pytanie brzmiało, czy pracujesz jeszcze jako fotograf, czy zajmujesz się tylko nagrywaniem, tworzeniem treści? To zajmuje mi już całkowicie czas i muszę decydować, które projekty będę robić, bo to jest wiele godzin w ciągu dnia. Ja wiem, że Wy widzicie wideo, które trwa 15 minut, albo widzicie story na Instagramie, ale z tyłu jest po prostu wiele, wiele godzin pracy, przygotowywania tych materiałów, obrabiania wideo, przygotowywania się do samych wideo. Zawsze chcę wiedzieć, o czym będę mówić, przygotować się, sprawdzić, czy na pewno to, co powiem, to jest to, co chcę powiedzieć. Także zajmuję się już tylko tym. I też muszę wybierać, którymi projektami chcę się zająć, bo tych różnego rodzaju pomysłów czy propozycji jest tego bardzo dużo, a ja chcę, żeby to było spójne z moją wizją tego, jak chcę to prowadzić i jak chcę, żeby dla Was to wyglądało. Także dużo jest tam także planowania i bardzo dużo jest robienia. Nie tylko robienia samych wideo, ale też przygotowywania ogrodu do tego, żeby Wam pewne rzeczy pokazać. Na kolejne miesiące mam naprawdę tak dużo pomysłów i mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować, bo niestety doba jest skończona i to jest po prostu najgorsza rzecz dla mnie, że nie mogę robić wszystkiego, co bym chciała. Mam mnóstwo pomysłów tego, jak można by to jeszcze bardziej usprawnić, jeszcze bardziej podać Wam tę wiedzę tak, żeby ona była taka, wiecie, że po prostu spojrzycie, posłuchacie i będziecie wiedzieli, jak można coś zrobić. Bo dla mnie to jest super, że Was inspiruje. Tyle osób mi pisze, że ogląda i potem po prostu ma ochotę ruszać do ogrodu, że zmieniły jakieś swoje sposoby postępowania w swoich ogrodach i dzięki temu coś rośnie lepiej, coś rośnie szybciej, coś jest bardziej bujne. No to jest po prostu super. Także no mam nadzieję, że się uda. Najważniejsze, żeby mieć zdrowie i energię i wtedy można działać i mam nadzieję, że wszystko będzie szło tak, jak sobie to wymarzyłam. Kolejne pytanie brzmi, jak duża jest Wasza działka? Czy dom to jest dom, który kupiliście, czy wybudowaliście? Ile miejsca zajmuje ten dom na całej działce? Działka ma 1600 metrów, dom ma powierzchnię zabudowy 210 metrów kwadratowych, do tego dochodzi taras, który ma 80 metrów. Dom wybudowaliśmy sami, wybudowaliśmy go w 9 miesięcy, to był naprawdę projekt, który był bardzo wykańczający. Jak się domyślacie, 9 miesięcy, żeby tak od wbicia łopaty w kwietniu, 21 kwietnia wbiliśmy łopatę, a chyba 18 grudnia wprowadziliśmy się i mieliśmy wszędzie powieszone lampy, wystawał tylko kabel od domofonu, bo płot wybudowaliśmy w kolejnym roku. To było bardzo wykańczające, a potem w kolejnym roku zabraliśmy się za ogród. I tak zaczynaliśmy, jak większość z Was. Nie było tutaj nic oprócz drzew, bo drzewa były wcześniej. Posadził je pan, który nam działkę sprzedał i ja byłam zachwycona tymi brzozami, że są te stare drzewa. Jak oglądacie moje wideo, to wiecie, że ja różne mam emocje w związku z brzozami, bo one wymagają ode mnie ogromnej ilości pracy, bo cały czas śmiecą, także cały czas trzeba działać. Natomiast resztę wszystko robiliśmy sami, robiliśmy to krok po kroku. Wiadomo, jak jest po budowie. Każdy chyba wyczerpał swoje nakłady finansowe po tym, jak kończy dom, więc wszystko robiliśmy po troszkę i robiliśmy sami.
te ścieżki, które widzicie, zakładaliśmy właśnie zaraz po budowie domu. Woziliśmy to wszystko sami teczkami, ubijaliśmy, ale super, tyle lat już są i sprawdzają się fantastycznie. No i potem sadziliśmy rośliny. Wy widzicie ogród teraz, po 14 latach, on już jest taki starszy, wszystko jest większe, ale kiedy je sadziliśmy, to wszystko było takie maleńkie, wkopywaliśmy to sami i z każdym rokiem tych roślin dokładaliśmy i z każdym rokiem wymyślałam sobie jakieś tam nowe elementy tego ogrodu. Po prostu czas to jest to, wiem, czasami brakuje cierpliwości, ja też chciałam zobaczyć, jak te rośliny, jak to będzie, jak one będą duże. To trwa, ale ten czas mija bardzo szybko, także dla tych, którzy ogrody zakładają, słuchajcie, na początku jest wszystko malutkie, ale po 5-8 latach te rośliny niesamowicie ruszają szybko, te większe, na przykład takie jak żywopłoty czy drzewa, a jeżeli chcecie szybkiego efektu, to zawsze polecam wszystkim byliny czy róże, po 2-3 latach ogród wygląda naprawdę na dorosły. My tę dużą przebudowę na ogród angielski zrobiliśmy raptem 4-5 lat temu. Większość roślin została posadzona i jak widzicie wyglądają już na naprawdę dojrzałe. Kolejne pytanie, ile czasu spędzasz na pielęgnacji ogrodu? Słuchajcie, to pytanie jest bardzo trudne, bo to wszystko zależy od tego, jaki mamy czas w roku. Jeżeli chodzi o wiosnę, to spędzam naprawdę dużo czasu, bo wiosną trzeba to wszystko przyciąć, trzeba to wszystko posprzątać, nawieść, wyściółkować. Pokazywaliśmy Wam w kolejnych wideo, ile tej pracy jest i rzeczywiście jest jej bardzo dużo. W zależności od tego, jaki typ ogrodu sobie wybierzecie, to tej pracy może być więcej lub mniej. Ja wybrałam sobie taki ogród, który wymaga sporo mojej pracy właśnie wiosną i tak naprawdę dla mnie ten okres takiego bardzo, bardzo dużej ilości godzin pracy jest chyba do połowy maja, bo wtedy już mniej więcej wszystko mam wsadzone do ziemi i zostaje tak naprawdę tylko pielenie i przecinanie roślin, takie ogławianie czy sprzątanie tych fragmentów, które przekwitną. Natomiast do maja, nie oszukujmy się, tej pracy jest naprawdę mnóstwo i trzeba robić. I myślę, że poświęcam tak z 2-3 godziny dziennie co najmniej na prace ogrodowe, a czasami to będzie i 8 godzin. Jak mam taki dzień, w którym mam trochę więcej czasu, to po prostu kawa i ruszam i idę jak przecinek. I ile mi się uda zrobić, dopóki nic tam już w krzyżu mnie nie łupie, to robię. A potem przychodzi lato i tej pracy jest dużo mniej. Są dni, w trakcie których nie robię totalnie nic w ogrodzie. Też z biegiem lat zdecydowaliśmy się na wiele usprawnień. Przez 10 lat nie mieliśmy nawadniania ogrodu i to wymagało bardzo dużo pracy, bo codziennie godzina, czasami 2 albo 3, jak było gorąco, podlewania ogrodu. To usprawniło to bardzo, bo po prostu albo pada deszcz, albo automatyczne chodzi podlewanie i ja tylko podlewam sobie paręnaście tych donic, które nie są podłączone do tego. Natomiast kiedy nadchodzi lato, to naprawdę wiele dni jest takich, w trakcie których w ogóle prawie w ogrodzie nie pracuję. Jak chcę, to pójdę, zetnę sobie trochę warzyw na obiad, trochę kwiatów do bukietów i jest super. Raz w tygodniu koszę trawę, w maju czasami to jest 2 razy w tygodniu, czy w czerwcu, bo wtedy trawa naprawdę rośnie jak szalona. Ale poza tym wydaje mi się, że to jest, dla mnie to też jest ogromna przyjemność, ta praca ogrodowa. Kolejne pytanie brzmiało, czy ktoś pomaga Ci w ogrodzie, czy macie podział obowiązków, czy gaba pomaga w ogrodzie. Ja spędziłam dzieciństwo w trakcie, od gaby zacznijmy może, spędziłam dzieciństwo, w trakcie którego moi rodzice chcieli, żebym pieliła grządki, potem musiałam u dziadka obrywać porzeczki, tego nie cierpiałam, więc... Nie, gaba nie jest zafascynowana ogrodem. Jak ją poproszę i że potrzebuje pomocy, to oczywiście mi pomoże, ale staram się nie wykorzystywać tego nadmiernie. Ona ma swoje pasje i nie chodzi o to, żeby ją mieć tutaj darmową siłę roboczą. Jeżeli chodzi o nasz podział obowiązków, to Michał pomaga mi w takich cięższych pracach, natomiast ogród to jest taka moja pasja i ja tam wszystko sobie tnę po swojemu, ustawiam tak jak trzeba. Jeżeli chodzi o pomoc taką zewnętrzną, która przychodzi, to pomaga mi pani, która pomaga mi w pieleniu, bo to jest taka rzecz, której ja w ogrodzie nie cierpię robić i rzeczywiście tak ze 3-4 razy w roku takie duże pielenie biorę kogoś do pomocy, bo po prostu tego nie cierpię. I Wam też polecam, bo to nie jest nic złego sięgnąć czasami po pomoc z zewnątrz. Jak byliśmy młodzi, to ja miałam takie, nie, my damy radę, zrobimy wszystko sami, bo tak zostałam wychowana, że po prostu Polak da radę, potrafi i tak się skończyło, jak się skończyło. Skończyło się operacją kręgosłupa, która myślę wynika z tego, że niejednokrotnie rzucałam się po prostu na prace, które były dla mnie za ciężkie. Także nie ma w tym, słuchajcie, nic złego. Natomiast ja nie puszczam nikogo na przecinanie moich krzewów, na sadzenie roślin. Zdarzyło mi się, że kiedyś wziąłam takiego gościa, który miał nam posadzić rośliny i one wszystkie zmarniały, więc od tamtej pory po prostu wszystko robimy sami i tak wychodzi mi najlepiej. Natomiast
Czasami wiem, że no są takie dni, że mam po prostu dość. Myślę sobie, tak bym tu wpuściła taką ekipę, żeby ona ogarniała. A potem widzę, jak u moich koleżanek przyjeżdża czasami taka firma ogrodnicza. Jak widzę, co oni robią, to po prostu słabo mi się robi. Na pewno są takie firmy, które robią to super, natomiast może dlatego, że jestem takim, słuchajcie, control freakiem. Ja po prostu nie chcę, żeby mi tam ktoś tak deptał i tak lubię zrobić to po prostu po swojemu. Pytanie kolejne. Skąd szukasz inspiracji ogrodowych? Słuchajcie, to jest cudowne, że jest internet i mamy dostęp po prostu do takiej ilości informacji, zdjęć, miejsc, z których możemy się inspirować. Poczynając od YouTube'a, bo jesteśmy na YouTubie, oglądam mnóstwo ogrodów, które są w innych krajach. Moją ukochaną po prostu, ukochanym kanałem jest kanał Loris Gardenancer. Uwielbiam, jak ona to robi. Była też dla mnie inspiracją do tego, żeby stworzyć swój kanał na YouTubie, bo bardzo lubię ten sposób pokazywania tego, jak ona robi rzeczy na co dzień, pokazywanie inspiracji i pokazywanie tego bez takiego zadęcia. Pokazujemy, jak my coś robimy. Nie mówimy, że to jest jedyna droga, bo uważam, że to jest po prostu okropne. Każdy ma prawo robić rzeczy tak, jak chce, a obserwowanie innych, którym oni nam pokazują tylko jakieś rozwiązania, może gdzieś tam nam coś w głowie zatrybi i wpadniemy na jakiś swój pomysł. Także YouTube jak najbardziej. Pinterest bardzo długo był takim moim miejscem, w którym sobie szukałam zdjęć ciekawych połączeń roślin. Instagram też jest cudownym miejscem. Jest fantastyczna rzesza ogrodników, którzy pokazują swoje rozwiązania w różnych miejscach na świecie. Jest też ogromna grupa polska, która się inspiruje. Ekipa jest po prostu super. Jeżeli nie jesteście na Instagramie, to koniecznie wpadnijcie. Macie tutaj mój profil. Możecie zobaczyć, kogo ja obserwuję na moim profilu i naprawdę znajdziecie tam też mnóstwo inspiracji. No i oczywiście książki. W Polsce tych książek nie ma zbyt wiele. Ja opowiadałam Wam o książkach, z których w Polsce korzystałam w wideo o tym, jak mieć dobry nastrój w listopadzie. Tam macie listę książek i ta lista książek też jest na blogu. Natomiast bardzo dużo mam pozycji z Anglii i ze Stanów. Raz, że takich merytorycznych, z których dowiaduję się, jak pewne rzeczy się robi, a dwa, mnóstwo takich pięknie wydanych książek z rabatami fantastycznych angielskich ogrodów, w których tam jest bardzo dużo połączeń, które mi się podobały. No i kolejny sposób to oczywiście podróże. Zawsze jak jeździmy gdzieś, to staram się oglądać różne ogrody, zobaczyć, jak one wyglądają. Najcudowniejsza podróż to była podróż po mojej operacji, kiedy pojechaliśmy do Anglii i zwiedzaliśmy po prostu ogród za ogrodem. I to jeszcze było koniec maja, więc po prostu był taki ostatni moment kwitnienia czosnków. Pierwsze róże już zakwitały, po prostu te rabaty byli nowe, to było coś niesamowitego. Ja po prostu nie wiedziałam, co ja mam robić, czy ja mam się patrzeć, czy robić zdjęcia, czy zapisywać sobie te wszystkie połączenia. Było to po prostu cudowne doświadczenie. A jeszcze wtedy trafiliśmy na Chelsea Flower Show, na które można po prostu mózg pęka. Dla każdej osoby, która kocha ogrody, to jest niesamowite miejsce, bo tam wszyscy robią tak, aby kwiaty wszystkie kwitły właśnie tego dnia. Czyli przyspieszają lub spowalniają kwitnienie roślin i możecie wejść i jednego dnia zobaczyć tulipany, czosnki, róże, dalie. Wszystko jest rozłożone tak, aby zakwitło dokładnie tego dnia na Chelsea Flower Show. I to jest po prostu doświadczenie, które uważam, że każdy chociaż raz w życiu powinien przeżyć. Kolejne pytanie było o YouTube'a. Jak dużo czasu zajmuje nam przygotowanie jednego wideo? Zupełnie inaczej było na początku, bo po pierwsze było to dla mnie bardzo stresujące. Jakoś tak jak widziałam tę kamerę, to po prostu aż mi serce biło szybciej. Teraz już mam zupełny czyn w tym temacie i dużo szybciej nam to idzie, bo po prostu jestem chyba do tego przyzwyczajona i wiemy też już, jak to wszystko rozstawić, przygotować, więc idzie trochę szybciej, ale wy widzicie na przykład 15-20 minut wideo, ale to jest parę do parunastu godzin przygotowywania się do tego. I potem oprócz wideo jeszcze, jak już się je zrobi, trzeba je obrobić, trzeba je poskładać, trzeba wszystko tam poprawiać, potem trzeba zrobić opisy, poszukać, jeżeli są tam jakieś produkty, które chciałabym, żebyście sobie zobaczyli, na przykład na Allegro czy w jakimś sklepie, muszę ich poszukać, zobaczyć, czy te wszystkie linki przygotować do opisu, wrzucić. Czasami walczy się z internetem, my tutaj mieszkamy na wsi, różnie to z internetem bywa, czasami wideo nie chce się wgrać, trzeba skoczyć do miasta, żeby to zrobić, także ten proces jest bardzo długi, a potem jest jeszcze proces instagramowy, czyli przygotowanie tych wszystkich stories, muszę sobie pomyśleć, o czym chcę powiedzieć, przygotować to wszystko, bardzo dużo jest tego takiego planowania, jak to ma wyglądać, co powinno być kolejnego dnia, czasami jest tak, że też
przeglądam wasze komentarze, wasze wiadomości. Staram się, ponieważ nie jestem już w stanie odpowiadać na nie wszystkie, bo po prostu doba jest taka, jaka jest, ma tyle godzin, ile ma i niestety nie jestem w stanie wyrobić się w odpisywaniu. Na początku to było super, nie było tak dużo tych komentarzy, tych wiadomości i byłam w stanie odpisać każdemu. Teraz też staram się, od razu z góry przepraszam, jeżeli nie doczekacie się na swoje odpowiedzi, to po prostu tylko i wyłącznie wynika z braku czasu. Natomiast przeglądam wszystkie komentarze, wiadomości i wybieram z nich te pytania, które pojawiają się bardzo często i staram się potem zapisywać sobie je, aby w kolejnych wideo o tych tematach powiedzieć, bo to jest bardzo dobra dla mnie taka obserwacja statystyczna, o co wy chcecie zapytać i w kolejnych wideo staram się te tematy poruszać, bo wydaje mi się, że dla wszystkich będzie tak z korzyścią. Ale nie chcę was zniechęcać, słuchajcie, do tego komentowania, bo ja tak czytam wszystkie wiadomości, ale wasze komentarze czytają też inni. I najbardziej mnie cieszy, jak wy sobie nawzajem też pomagacie w tych komentarzach i podpowiadacie sobie, co można zrobić. Czasami widzę, że są pytania, ja nie zdążę na nie odpowiedzieć, a już któraś tam dziewczyna wpadła i mówi, Marta mówiła o tym w tym i w tym wideo, także super. Ja jestem wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna za to, że się tak angażujecie i że nawzajem sobie chcecie pomagać, także super. Bardzo wam dziękuję. Kolejne pytania dotyczyły naszych zwierzaków i mam nadzieję, że się, bo ja zawsze jak zaczynam mówić o Javie, to zaczynam ryczeć i ci, którzy są ze mną na Instagramie od samego początku wiedzą, jak ciężko przeżyłam Javę śmierć. Java się z nami tutaj wprowadziła, kiedy dom powstał i była od samego początku. I ona była takim moim po prostu takim cieniem. Zawsze po tym ogrodzie poruszała się ze mną i tworzyłyśmy go od samego początku razem. Bardzo dużo było pytań, czy Java niszczyła ogród. Nie, od samego początku była nauczona. Sikała na trawnik, wiadomo, szczególnie jak była starsza, wychodziła po prostu już tylko, zaraz, jeszcze teraz był krótszy, to sikała na trawnik, ale nigdy nie kopała, nie niszczyła żadnych roślin, chyba nigdy w życiu nawet mi niczego nie złamała, natomiast była takim moim cieniem i była ze mną w ogrodzie zawsze, więc ten rok po jej śmierci był dla mnie po prostu strasznym takim czasem, bo czegoś mi w tym ogrodzie brakowało i straciłam bardzo dużo takiej swojej radości w tym ogrodzie, bo byłam z nią bardzo związana. I pytania były, czy planujemy kolejnego psa. Ja słuchajcie, jeżeli chodzi o psy, miałam 3 w swoim życiu i każdemu poświęcałam bardzo dużo czasu, jak były szczeniakami, bo uważam, że bardzo istotny jest ten czas, kiedy psa wychowujemy. Ja teraz nie mam zupełnie na to czasu. Wiem, że pies będzie musiał się socjalizować z innymi zwierzakami, trzeba z nim będzie chodzić na spacery, trzeba będzie poświęcić mu mnóstwo czasu, a wiem, że tego czasu w tym momencie nie mam. Także jak ten moment nastanie, pies na pewno pojawi się u nas znowu, ale ja chcę czuć, że ten moment to będzie ten moment i będę wiedziała, że w tym momencie mam czas i czuję w środku, że ten pies powinien się pojawić. Natomiast oczywiście na początku była z nami Java, a potem pojawiły się nasze koty, Tyrion i Kocia. I one są z nami cały czas, mają teraz prawie 5 lat. Z kotami jest dużo mniej pracy, bo one są w domu, nie wychodzą, także wszystko załatwiają w środku, ale są cudownymi towarzyszami i dają nam ogromną ilość radości. I wiem, że na Instagramie jest bardzo duża grupa fanów króla Tyriona i naszej koci, kotów, które są ragdolami i różnią się od siebie po prostu wizualnie wyglądają bardzo podobnie, natomiast charakterami różnią się, są zupełnie inne i to jest po prostu niesamowite, jak się obserwuje takie zwierzaki wokół siebie codziennie. To, co one wyprawiają, to jest po prostu niesamowite. Mogłabym nie oglądać telewizji, tylko oglądać swoje zwierzęta. Kolejne pytanie. Ile wydajesz rocznie na ogród? Słuchajcie, ja tego nie liczę, bo wychodzę z założenia, że jak ja siądę do tabelek i ja spojrzę na te kwoty, to ja się po prostu totalnie stracę energię do tego, żeby w ogrodzie działać. Generalnie w życiu po prostu, jeżeli mam na coś fundusze, to je na to wydaję. Ten czas na liczenie, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, wolę poświęcić na pracę. I jak odpowiednie fundusze są, to projekt jest realizowany. Na przykład nasz taras, który był naprawdę dużym wydatkiem, to był projekt, który czekał 6 lat. Zawsze było coś ważniejszego, na co musieliśmy pieniądze wydać, ale w końcu się wydarzył i wydaje mi się, że ogród można robić, wydając na niego mnóstwo pieniędzy i można też zrobić go bardzo oszczędnie. Na samym początku, kiedy zaczynaliśmy, robiliśmy to bardzo oszczędnie. Pamiętam, że miałam koleżankę, która u mnie robiła sesje zdjęciowe, a ona miała szkółkę roślin i to było super, bo ja robiłam jej sesję, a za to dostawałam rośliny i po prostu wiedziałam, że teraz sobie tutaj obsadzę sobie tymi roślinkami. Część dostałam na przykład od sąsiadki, część od koleżanki. Potem kupowałam byliny, dzieliłam je na 4 trawy, tam na 4-5 i powstawało coraz więcej tych miejsc. Natomiast z czasem, jak przychodziły jakieś tam fundusze, to wiedziałam, że mogę sobie pozwolić na większą roślinę. Potem możemy zrobić, oczywiście są takie większe projekty w stylu altana, czy taras, czy ścieżki żwirowe.
To trzeba sobie gdzieś tam zaplanować, ale można to też sobie rozłożyć na lata. U nas nic nie powstało w jeden rok. To nie było tak, że zrobiliśmy jakąś taką wielką inwestycję. Wszystko przychodziło z kolejnymi latami. I super. I super, że ten ogród się zmienia i możemy pewne rzeczy wymieniać. Kolejne pytanie. Czy coś zmieniło się w twoim życiu od czasu, gdy prowadzisz kanał na YouTubie? Dla mnie niesamowity był odzew. To, kiedy piszecie do mnie wiadomości i jest tych wiadomości tak cudownych tyle, że ktoś był w szpitalu w trakcie COVID-u, nie mógł się spotykać z rodziną i myślał, że oszaleje i po prostu oglądał moje filmiki i myślał sobie, co będzie, jak wróci do domu i będzie działać w ogrodzie. Takich wiadomości dostałam takiej ilości, że ktoś miał zaniedbany ogród i że dostał energię do tego, żeby robić, że jego motywuje do działania, że dzięki temu, że coś tam usłyszał, zmienił i to działa. To po prostu jest to, dlaczego ja chcę to robić, tak? Bo jak myślę sobie, że was to motywuje i coś to zmienia w waszym życiu, to po prostu aż serce rośnie. Także to jest super. Fajnie jest też, kiedy spotykam was gdzieś tam na ulicy i ktoś mnie zaczepia, czy to jestem ja i opowiada mi o tym, co zmienił w swoim ogrodzie, więc po prostu super. Jest to zawsze do mnie bardzo dziwne, jak gdzieś jadę sobie do jakiegoś centrum ogrodniczego w masce, a ktoś mnie poznaje i zaczyna mi opowiadać, co fajnego zmienił w swoim ogrodzie. Także super. Jak gdzieś mnie spotkacie, podchodźcie. Zawsze lubię słuchać waszych historii i co dzięki kanałowi udało wam się u siebie zmienić. Zakładając kanał, zależało mi na tym właśnie, żebyście spotkali taką koleżankę, która wam opowie o tym, jak zakładała swój ogród, bo mi tego brakowało, kiedy ja zakładałam swój ogród. Osoby, która by się ze mną podzieliła takimi doświadczeniami. Szukałam gdzieś tam na jakichś forach doświadczeń, ale chciałabym zobaczyć, jak wygląda ogród tej osoby, jak ona to robi i żeby pokazała mi po prostu swój proces, jak to wygląda i żebym ja mogła to przez siebie przetrawić i potem działać u siebie, bo tak generalnie lubię uczyć się rzeczy, żeby zobaczyć, jak ktoś w praktyce coś robi. Słuchajcie, jak budowaliśmy dom, to nie wiedziałam, jak to jest, jak się buduje dom, więc pamiętam, że czytałam na Muratorze, wtedy było takie forum i ludzie mieli dzienniki budowy. Miałam swój zeszycik i spisywałam sobie, jakie oni popełnili błędy, co robili. I te wszystkie takie miałam, takie, powinnam ten zeszyt zostawić, nie wiem czemu go wyrzuciłam, ale po prostu był super, bo myślę, że ustrzegliśmy się dzięki temu przed wieloma błędami w trakcie budowy. I zakładając kanał, pomyślałam sobie, że chciałabym zrobić coś takiego ogrodowego, pokazać, jak ja to robię, co mi się sprawdza, a co nie. I to nie jest tak, że moje doświadczenia są jakby jedyne, bo też mogę się mylić i nie mam nigdy problemu z tym, żeby pokazać wam, że próbowałam czegoś w zeszłym roku, a teraz na przykład znalazłam lepszy sposób. Fajne jest to, że możemy się cały czas uczyć i że wszyscy możemy wymieniać się doświadczeniami. Ja bardzo lubię czytać wasze komentarze pod wideo, kiedy wy opowiadacie, co się u was sprawdza i bardzo często próbuję tych metod, albo poznaję jakieś nowe produkty, albo poznaję nowe aplikacje, tak jak ta aplikacja, słuchajcie, z ptakami. Ostatnio spotkałam panią, która właśnie powiedziała mi, że aplikacja z ptakami to było to, że z mężem teraz właśnie wychodzą do ogrodu i słuchają i że odkryli to dzięki temu kanałowi, ale nie dzięki mnie, tylko właśnie dzięki temu, że ktoś z was w komentarzach podpowiedział, żeby coś takiego wypróbować. No dobra, słuchajcie, żeby to wideo nie trwało ponad godzinę, przechodzimy do pytania ostatniego. Ostatnie pytanie nie było o ogród, tylko było o wakacje. Czy planujecie wakacje? Ponieważ od listopada nie miałam dnia wolnego, w którym bym zupełnie się nie zajmowała ani kanałem, ani Instagramem i tak dalej, to stwierdziłam, że już jest naprawdę czas na to, żeby wypocząć i planujemy oczywiście wakacje. Jesteśmy już zaszczepieni, my jesteśmy po dwóch dawkach i minęło już prawie 3 tygodnie od ostatniej dawki, więc nastał ten czas, kiedy zaczynamy wakacje planować. No i chciałam się was zapytać, czy wy też już planujecie, czy po tym okresie pandemii też chcecie odsapnąć? Ogrody są oczywiście super, jak kocham mój ogród i mogłabym w nim być cały czas, ale wielokrotnie opowiadałam wam o tym, jak kocham podróże, jak kocham się inspirować nowymi miejscami, nowymi daniami, nowymi jakimś wystrojem albo innymi ogrodami. Także jestem ciekawa, czy wybieracie się w tym roku na jakieś wakacje, co planujecie? My mamy mnóstwo planów, no i oczywiście mam nadzieję, że też będziemy kręcić z tych naszych wyjazdów vlogi. Zobaczymy. Nie wiem, jak będzie z pierwszym, bo tak naprawdę mam ochotę, słuchajcie, patrzeć przed siebie, nie myśleć zupełnie o ogrodzie, tylko po prostu zrelaksować się i spędzić sobie czas z moim misiem i po prostu pooddychać powietrzem, nie zajmując się pracą, tylko po prostu tak złapać taki zen i troszeczkę
troszeczkę odsapnąć od takiej naszej codzienności. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć vlogi z tych naszych wyjazdów i koniecznie napiszcie mi, dokąd wy się w tym roku wybieracie. Ponieważ nogi mi już totalnie zesztywniały, myślę, że jak wstanę, to się wywrócę. Wstajemy, pokażę wam, co się dzieje teraz w ogrodzie i powiem wam, kto wygrał nagrodę. W sumie nie, ten komentarz był po prostu cudowny. Słuchajcie, to jest pierwszy rok, jak mamy ogród 14 lat, że tulipany będą jeszcze w czerwcu. One zawsze w połowie maja już było po wszystkim, a ostatnie tulipany ciągle jeszcze kwitną, także ten rok jest wyjątkowo spóźniony, ale dzięki temu, że było tak chłodno, cebulowe tak długo trzymały kwiaty. Niesamowicie to wygląda, po prostu jestem w szoku, że w czerwcu będziemy tulipany ciągle mieć, ale pokażę wam, bo już zaczęły kwitnąć czosnki ozdobne i pokażę wam, jak dzisiaj wyglądają. No tylko, że masz je w słońcu. Jak już sobie tędy idziemy, słuchajcie, tu jest azalia Nancy Dippel, dopasowana jestem dzisiaj kolorystycznie do niej. Kwitnie co prawda dość słabo jak na nią, bo ona tutaj potrafi być taką chmurą różowych kwiatów, ale ten rok dla azalii nie jest jakiś zbyt łaskawy przez tę chłodną wiosnę, a przede wszystkim ten taki przymrozek, który był wczesną wiosną, ale ciągle cieszy oczy swoimi pięknymi kwiatami. Jedna z piękniejszych azalii według mnie. Czosnki już coraz bardziej fioletowe. Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobimy wideo o czosnkach, właśnie jak one wszystkie się porozwijają, te kule. Uwielbiam ten czas w maju, kiedy wszystko jest takie, wiecie, intensywne i ten fiolet po prostu aż bije po oczach, a z tyłu już zaczął kwitnąć też wieczornik damski, który daje piękne tło dla tych moich cudnych fioletowych kulek. Teraz mogłabym wam jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, nikt nie zadał tego pytania, co jest największą trudnością przy kręceniu wideo? Największą trudnością są dźwięki, czyli to, że jeden sąsiad wyjeżdża z traktorem, drugi odpala kosiarkę, trzeci krzyczy i wielokrotnie kręcenie naszych wideo wydłuża się, bo czekamy, aż te dźwięki miną. Przy kręceniu mojej w ogrodzie też nauczyliśmy się, że to też jest największy problem właśnie przy kręceniu takich wideo, te dźwięki, które pochodzą z zewnątrz. Ale przechodzimy, słuchajcie, do wyników konkursu. W konkursie mieliście napisać, z jakim robactwem walczyliście w poprzednich latach i co sprawiło wam największy problem. Komentarz, który otrzymuje nagrodę, ponieważ rozbawił mnie niesamowicie, jest to komentarz Tomasza Kajetana. W zeszłym roku największy problem miałem z komarami. Poradziłem sobie z nimi nie wychodząc z domu, co mi zniszczyły moje życie w ogrodzie. Pozdrawiam. Po prostu, słuchajcie. Tomku, gratulacje, wygrywasz jako nagrodę pocieszenia paczkę od Sumin. Po prostu mam nadzieję, że w tym roku komary dadzą ci żyć i będziesz w stanie móc wyjść do ogrodu i walczyć na przykład z mszycami. Skontaktuj się ze mną koniecznie na mojego maila marta.potoczek@gmail.com, a ja ustalę już z tobą, w jaki sposób otrzymasz swoją nagrodę. Ale wielkie dzięki za naprawdę kawał śmiechawy, którą dostaliśmy przy czytaniu twojego komentarza. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Kończymy wśród dźwięków podkaszarki naszego sąsiada. Jeżeli wideo wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.